Witajcie kochani, z tej strony Gosia i dzisiaj zrobimy sobie dwie pierwsze strony w albumie. Ja już poprzycinałam papiery, żeby to po prostu poszło nam troszeczkę szybciej, bo tak jakbyśmy mieli je razem wszystko przycinać, no to prawdopodobnie trwałoby znacznie dłużej. Ale ja już mam mniej więcej poprzycinane papiery, wiem co gdzie powinno być, więc się zabierzemy za pracę. Ja to sobie na razie tu poodkładam, bo tą stronę zrobimy sobie drugą, a zabierzemy się za kieszeń. Gosia Guzowska na grupie prosiła, żebyśmy zrobili kieszeń taką lekko 3D, czyli lekko wystającą. I nie ma problemu, możemy taką kieszeń zrobić. Ja przycięłam już tutaj papier do kieszeni, znaczy pod kieszeń jakby. I teraz tak, ja zazwyczaj, kiedy mam papiery i album taki właśnie już zrobiony, to staram się, żeby jednak ta ramka pod tymi papierami była mała. Natomiast w przypadku tego albumu, kiedy rozmiar jest 16x21, ja staram się ten papier, który jest 32 mm, na 32 mm przyciąć jakby na pół. Z tego względu, że mam wtedy pewność, że tego papieru mi starcza na większą ilość stron w albumie. Nie wygląda to wcale źle, kiedy się przytnie na pół. Jest po prostu ładna ramka dookoła i to akurat w przypadku albumu komunijnego jak najbardziej pasuje, ponieważ jest to raczej taki jasny album, a że my mamy papiery dosyć takie mieszane, czyli ciemno-różowo-niebieskie, to ta biel, która będzie dookoła jakby, nada nam takiego blasku tym papierom. Więc akurat w przypadku tego to się jak najbardziej sprawdzi, ale na przykład, jeżeli macie problem z tego rodzaju albumami i chcecie, żeby jednak ta ramka dookoła nie była taka wielka, to ja mogę Wam zaproponować coś, co ja już robiłam. Kiedyś też robiłam album właśnie takiego formatu i bardzo mi przeszkadzało w nim to, że była taka ogromna ramka dookoła, więc ja kupiłam sobie po prostu papier kolorowy, taki typowo cienki papier, wiecie, taki po prostu 80 czy 100, to jest chyba akurat 100, który normalnie, no średnio nadaje się do wyklejania albumu, ale jeżeli chcemy, żeby ta nasza ramka tego albumu była bardzo taka delikatna, żeby nie było tej bieli aż tak dużo, to po prostu robimy sobie tym zwykłym papierem, obklejamy spód tego naszego ozdobnego papieru i automatycznie tworzy nam się taki fajny dodatek jakby do albumu. Ja taki album robiłam, ja go Wam podlinkuję u góry, żebyście zobaczyli, jak on wyglądał w środku. I też robiłam mieszane papiery, te zwykłe z papierami z Actiona i to wszystko się bardzo fajnie skomponowało. Ten jakby dodatkowy papier, ten kolorowy dodatkowy papier scalił to wszystko. Wszystko dzięki temu miało taką spójną całość, spójny element i to pozwoliło na jakby mi w każdym razie na patrzenie na ten album w trochę taki inny sposób. Nie przeszkadzało mi już wtedy ta ogromna ramka biała dookoła, bo jej nie było. Było coś dodatkowego, coś fajnego i jeżeli macie z tym problem, to ja polecam po prostu kupić sobie jakiś taki zwykły, nawet papier techniczny on jest chyba, czy rysunkowy, ja już teraz nie pamiętam, żeby właśnie sobie wykleić pod spodem te strony, bo to dodaje ciekawego elementu w albumie i jeżeli Wam przeszkadza, tak jak mi czasami, no to jak najbardziej polecam. Ale tak jak mówię, w tym albumie tego robić nie będziemy właśnie z tego względu, że ta biel nada nam tego blasku przy tych papierach, więc nie musimy tego robić. No ale dobra. Mamy już przycięty tutaj papier i ja mam go przycięty na 15,1, tutaj na 20... Na 20, tak. No bo mamy 21, więc tak wychodzi. Mam też przycięty nowy papierek do tutaj tego naszego, do naszej kieszeni. Wcześniej mieliśmy pasek po prostu przycięty w poprzednim filmie, ale ponieważ mamy zrobić tą kieszeń 3D, no to potrzebowaliśmy trochę dłuższy papier. I ja mam go tutaj przycięte
na 10,2. Cięłam na oko, nie było tutaj żadnego tak naprawdę mierzenia, tylko cięłam na oko. A długość to jest format A4. Po prostu te 29,7. I teraz sobie bierzemy tak. Bierzemy sobie tablicę do bigowania. I żeby zrobić tą kopertę, znaczy kopertę, co mi cały czas z tą kopertą? Kieszeń 3D. To robimy tak. Wpierw musimy sobie zagiąć to, co zazwyczaj zaginamy jakby pod spód. Bo my zrobimy sobie tą kieszeń tak, że ona będzie nachodzić tutaj z każdej strony za ten nasz papier. Żeby to było po prostu wszystko ładne i do siebie pasowało. Więc tak, ja zazwyczaj robię na pół cala zagięcie. I teraz tutaj musimy się zastanowić, jakiej grubości chcemy mieć tą kopertę. Czy kopertę, znowu kopertę, kieszeń. Czy ona być naprawdę tak delikatnie, powiedzmy na 2-3 mm odstająca, czy troszeczkę więcej. Ja myślę sobie, że tutaj chciałabym, żeby ta koperta, koperta / kieszeń, była delikatna, żeby ona nie odstawała mi jakoś bardzo. Więc biorę po prostu sobie tylko jeden ząbek dalej, od tego pół cala, czyli jedna dalej. Nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć, ale mamy po prostu dwa takie zagięcia. I teraz kolejną rzecz, którą my musimy zrobić, to ja sobie to zagnę. Wpierw odwracam sobie całą tą moją karteczkę wpierw do środka, i znowu do środka. I powstaje nam taki delikatny ząbek. I teraz musimy sobie zaznaczyć, w którym miejscu mamy zrobić kolejne zagięcie. Ponieważ chcemy, żeby to było na długość tego naszego papieru. Więc sobie zaznaczamy. Najlepiej sobie jest to odwrócić, żeby to przyłożyć do końca papieru. I sobie zaznaczamy, że tutaj chcemy mieć kolejne zagięcie. Ok, skoro tutaj mamy mieć zagięcie, ja na początku sobie tylko je nadrysuję i odwrócę, z tego względu, że zagięcie należy zrobić z tej strony. A ponieważ ja tutaj je delikatnie widzę, to wiem, w którym miejscu to zagięcie muszę mieć. Czyli ono ma być tutaj. Ok, a skoro ono jest tutaj, to robimy sobie kolejne zagięcie o ząbek, żeby nam się zrobił takie same zagięcie jak tutaj. Czyli robimy jedno zagięcie i robimy drugie zagięcie. I znowu powstaje nam taki czubeczek. Teraz sprawdzimy, czy to się zgadza. Tak, jak najbardziej. Wszystko nam tutaj pasuje. O, tak, zgadza się. Zgadza się. Dobrze jest. Więc mamy już tutaj początek naszej kieszeni. Tutaj możemy sobie obciąć nadmiar, bo już nam to nie będzie potrzebne. Tam ile chcecie, ile potrzebujecie. Czyli mamy takie zagięcie. Teraz musimy sobie zrobić dokładnie to samo wzdłuż jakby tego. Czyli sobie odginamy te nasze zagięcia i tak samo bierzemy. Ja zawsze robię na pół cala, tak jak mówiłam. I tak samo potrzebujemy jeden ząbek więcej. Tu. I jedziemy do końca. I znowu mamy zaznaczone. Teraz musimy sobie obciąć nadmiar tego tutaj papieru. Czyli sobie tak, przycinamy tutaj całość i tak samo tutaj
całość. Ponieważ my to tutaj zagniemy i to jest nam niepotrzebne. Bo to wszystko się tu schowa. I tak samo robimy z drugiej strony. Tu całość. I tu całość. I w taki oto sposób stworzyła nam się delikatna kieszeń. Zagniemy to dobrze, żeby było równo. Mamy taką delikatną, wystającą kieszonkę. Tutaj sobie troszeczkę ozdobimy tą naszą kieszeń. Ja sobie myślę, że wykorzystam do tego mój wykrojnik, żeby było jakoś tak ciekawiej. Chociaż się zastanawiam, czy nie wykorzystać właśnie ten tutaj wykrojnik jako ozdobę. Tylko, że ona będzie tylko na środku, bo jakby przeciąganie jej dalej się nie uda za bardzo. Znaczy nie będzie ładnie wyglądało, więc nie wiem, czy jest sens jednak wykorzystywać to. Chyba jednak zrobimy po prostu ten. Więc sobie to zaznaczę, wytnę i do Was wrócę, bo wycinanie to już zależy od tego, czy macie wykrojniki, czy macie na przykład dziurkacze, bo jak najbardziej można to zrobić po prostu dziurkaczem. Więc ja po prostu to wytnę, żeby było równo i wrócę do momentu, kiedy będziemy sklejać całą tą kieszeń. Dobrze, ja już przycinałam tutaj wykrojnikiem brzegowym. Przycięłam też od razu wyklejenie tej naszej kieszeni. I ja to będę przyklejać i zaraz przyklejemy sobie do tej naszej bazy. Ja używam oczywiście kleju z Actiona, bo taki klej mam. Ja akurat jestem w miarę z niego zadowolona. Czy jest trwały? Prawda jest taka, że tego nie wie nikt. Przynajmniej przez ten czas, który ja robię, jeszcze nie zdarzyło się, żebym miała jakieś, skargi, że coś się rozkleiło czy rozwaliło, więc wydaje mi się, że ten klej nie jest zły. Skoro skarg nie było, to znaczy, że chyba się sprawdza. A używam tego kleju dosyć długo, więc myślę, że jest ok. Dobra. Sobie przykleimy ten nasz papierek. Sobie zagnę, żeby było lepiej widać mi, czy jest równo, czy też nie. Przynajmniej tak w miarę równo. I zaprasowujemy. I jest okej. Dobra. Teraz zabierzemy się za przyklejenie tej naszej kieszeni tutaj do tej naszej bazy. Pierwsze co zrobimy, to sobie natniemy różki w tym naszym papierze. Ale nacinamy je tak, żeby to zagięcie było cały czas takie samo. Żeby tutaj się nic nie zrobiło. Czyli od tego drugiego zagięcia tutaj ścinamy różki. I ja zazwyczaj robię to tak, że smaruję albo taśmą klejącą, albo tym moim tutaj sprzętem,
bo jest mi oczywiście wygodniej, używając tego sprzętu, który ma taśmę dwustronnie klejącą. Z tego względu, dlaczego ja tego używam? Ponieważ to szybko łapie. Ja to i tak smaruję jeszcze klejem, ale kiedy mam przyklejoną tą taśmę dwustronnie klejącą, to po prostu to łapie znacznie szybciej i ja już mam pewność, że nic mi się nie przesunie, więc po prostu sobie to smaruję tak. Odwracamy sobie ten nasz papierek. I teraz tak, pierwsza rzecz, którą robię, to sobie dokładam ten mój papierek do samego dołu, tam gdzie jest ten drugi bik. Nie do pierwszego biku, tylko właśnie do tego drugiego. I przyciskam, żeby było równo. Teraz zobaczę, czy w ogóle jest równo. Tak. Jest ok, czyli sobie to zaprasowuję. Tutaj zbieram w środku nadmiar ewentualnego kleju czy taśmy. I tutaj mam już sklejone. Teraz biorę sobie ten papierek tutaj drugi, przykładam i nacinam kolejny różek, ale tak, żeby on się jakby nie pokrywał z tym, który już tutaj jest, tylko żeby był właśnie obok. I to samo robię z drugiej strony. Ponieważ chcę, żeby to się ładnie tutaj przykładało do brzegu, żeby mi nie przeszkadzało, nie nachodziło na siebie. Dzięki temu będzie nie będzie żadnych takich wypukłości tutaj na naszej stronie w albumie. Ok. Czyli robimy tak. Znowu sobie smaruję brzeżek tego mojego papieru. Ok. Nadmiar sobie zaginam do środka. I tak samo smaruję klejem. I paluchem sobie rozsmarowuję, żeby była równa warstwa. I teraz sobie robię tak. Wsadzam sobie kość, która jest troszeczkę grubsza w sumie od tego mojego tego. Więc może wsadzimy sobie coś. Chyba nie mam nic takiego, co ma taki mały milimetr. Ale staram się po prostu do tego brzegu dołożyć papier, popchnąć i delikatnie przycisnąć. Tak, żeby mi się zrobiła ta taka, ten taki właśnie rowek. Żeby tutaj było równo i żeby dochodziło do papieru. Teraz mogę do środka włożyć kość i delikatnie to zaprasować. Jeżeli kość jest za gruba, to starajmy się znaleźć coś, co jest... O, linijka. To nam to wszystko ładnie przyciśnie i będziemy mieli zagięcie. I mamy już prawie sklejoną tą naszą kieszonkę. Bierzemy jeszcze drugą stronę i robimy dokładnie to samo. Dobrze. Klej. I ponieważ wiem, że linijka jest dobra, idealnej jest grubości, to tutaj robimy to samo. Czyli dociskamy do papieru. Sprawdzamy, czy tu się zgadza. No, troszeczkę mi tutaj się krzywo zrobiło. Ale to akurat nie jest żaden problem, to nie będzie w ogóle przeszkadzać. Więc ja się nie przejmuję takimi rzeczami. Zawsze może się odrobinę przesunąć, jeżeli na przykład nie do końca równo wymierzymy tę przerwę między jednym zagięciem a drugim, ale w rzeczywistości no to nie robi jakiegoś większego problemu. To w niczym nie przeszkadza. A mamy zrobioną lekko wystającą kopertkę,
I możemy troszeczkę więcej jakby wsadzić do tej koperty. Jeżeli chcemy, żeby ta koperta była większa, to oczywiście po prostu ten kolejny bik robimy troszeczkę dalej. I takie koperty można zrobić naprawdę dosyć szerokie w takim albumie. Ja nie lubię takich nie kopert, tylko oczywiście kieszeni, bo ja zazwyczaj do nich wsadzam maty, ewentualnie właśnie jakieś karty z życzeniami, więc no to absolutnie wystarczy i nie trzeba tak naprawdę dodawać dużo, dużo więcej. No i w zasadzie pierwszą stronę mamy gotową, wystarczy ją sobie przykleić. Ja ozdabiam cały album dopiero na samiutki koniec, czyli jak już mam wyklejone wszystkie strony papierami, już mam zrobione wszystkie klapki, wszystko już jest połączone ze sobą, dopiero wtedy zabieram się za ozdabianie. Nie robię tego nigdy wcześniej, dlatego że później, kiedy już mam wszystko wyklejone, łatwiej jest mi rozłożyć jakby wszystkie te elementy dodatkowe, które mam, żeby je przykleić, ozdobić cały album. Po prostu dużo łatwiej mi się wtedy komponuje. Wiem, ile czego mam i nie jest tak, że później na sam koniec mi na przykład zabrakło jakiejś ozdoby czy coś w tym rodzaju. A ponieważ robię aktualnie dwa albumy komunijne, to staram się właśnie zrobić tak, żeby zrobić wszystko i żeby móc rozłożyć te tekturki, które mam, bo mam trochę tekturek, mam oczywiście też elementy z wykrojnika, mam trochę dodatków papierowych. Chcę po prostu to później na sam koniec jakby podzielić na te dwa albumy, żeby było po prostu ładnie i żeby każdy z tych albumów wyglądał ciekawie. Ale dobra, przyklejamy sobie teraz tą naszą stronę i zabierzemy się za kolejną. Jak widzicie, pomimo tego, że ja tutaj już mam przycięte te wszystkie papiery i przygotowane wszystko, to i tak ten film będzie troszeczkę trwał. Wiem, że nie macie nic przeciwko temu i bardzo mnie to cieszy, ale tak jak mówię, gdybym ja sobie tych wszystkich papierów nie przycięła, nie przygotowała, to naprawdę by to trwało strasznie długo. A wiadomo, że w momencie, kiedy robimy album, każdy z nas może robić inny rozmiar albumu, niekoniecznie taki jak ja teraz w tym momencie, to i tak rozmiar papierów musicie sobie sami dostosować do rozmiaru, który macie, który akurat w danym momencie robicie. Bo te moje wymiary, które ja będę podawać, i tak nic wam nie dadzą, więc przycinanie jest po prostu tak na dobrą sprawę mega indywidualną sprawą i co jak kto woli, tak sobie po prostu poprzycina. No się skupimy po prostu jakby na samym schemacie tworzenia różnych stron. I tak jak mówię, jeżeli macie jakiś problem, nie wiecie co jak zrobić, to mi napiszcie w komentarzach albo napiszcie na naszej grupie Chwila Wytnie z Great Art Studio. To na pewno, jeżeli będziemy robić daną rzecz, będziemy mieli daną sytuację w albumie, w sensie takim, że na przykład nie będziecie wiedzieli do końca, jak zrobić wodospad, czy nie będziecie wiedzieli, tak jak tutaj w tym przypadku, jak zrobić jakąś tam kieszeń, czy jakieś zapięcie chcielibyście zobaczyć, jak się robi, to po prostu dajcie mi znać. Ja to na pewno jakoś wkomponuję w album, tak jak chociażby tą kieszeń. Plan na tą kieszeń była całkiem inna, ale to w niczym nie przeszkadza, ponieważ sprawdzam tylko, czy mam dobrze ułożony album, ponieważ jakby mój plan na zrobienie albumu może się zmienić. W trakcie pracy zawsze może coś się zmienić i ja nie mam nic przeciwko temu, żeby te wasze problemy, które gdzieś tam spotykacie na drodze podczas tworzenia albumu, wpleść i wypróbować, pokazać, jak można je zrobić, bo oczywiście to, jak ja robię, to jest jakby moje podejście do tematu. Każdy robi inaczej, ale może akurat coś wam podpasuje, więc nie ma problemu. Ja mogę robić tak naprawdę, co tam jest wam potrzebne. Bo ten album też nie ma jakiejś konkretnej wizji. To jest album w prezencie, więc nie ma żadnych oczekiwań ani wiedzy o tym, że ten album jest w prezencie. Więc mamy teraz taką kieszeń i możemy tutaj całkiem sporo rzeczy włożyć, jeżeli potrzebujemy. Także tak, to już mamy pierwszą stronę i od razu przejdziemy do drugiej. Ja już mam, tak jak mówiłam, tutaj poprzycinane elementy, które się znajdą na tej stronie.
zabierzemy się za środek wpierw. Tak, zabierzemy się wpierw za środek, czyli te strony tutaj, tu i tu. I tutaj, jeżeli chodzi o tą stronę, to albo można tą stronę wykorzystać na zdjęcie bezpośrednio, po prostu przykleić tutaj matę i będzie to na zdjęcie 9x13, albo można na przykład zrobić tutaj jeszcze kieszonkę małą i wtedy będzie też fajnie to wyglądało, będzie po prostu mata wsadzona. Ja zostawię tak, myślę, że tu po prostu będzie mata przyklejona, żeby było albo narożniki wsadzone. Jeszcze nie wiem, jeszcze się muszę zastanowić, ale jest miejsce tutaj na zdjęcie 9x13. A, i zapomniałam Wam powiedzieć, że tą klapkę, którą żeśmy wcześniej przycinali, ona była troszeczkę dłuższa. Ja ją sobie troszeczkę skróciłam, ponieważ zostało mi po prostu taki skrawek papieru z tego 30,2 papieru i stwierdziłam, że skoro i tak ramka jest dosyć spora dookoła, to ja dostosuję klapkę do tej resztki papieru i dzięki temu będę mogła cały ten arkusz wykorzystać, a idealnie się mieści mi tutaj zdjęcie 9x13, więc nie muszę tak na dobrą sprawę rozszerzać bardziej tej klapki. Plan był inny, ale wiadomo, w trakcie tworzenia zawsze wychodzi coś tam jeszcze. Dobra, ponieważ my tą tutaj klapkę będziemy mieli zapinane na wstążeczkę i będzie też magnes, bo ja używam magnesów do przytrzymywania jakby strony, żeby ona po prostu sobie nie latała. Nawet jeżeli będzie zapięcie na wstążeczkę, to ja i tak zazwyczaj daję teraz magnesy, bo chcę, żeby po prostu te strony ładnie do siebie przylegały. Później, kiedy wchodzą zdjęcia, to wiadomo, że magnesy, przepraszam, magnesy tracą jakby swoją moc. Już nie są tak super, super mocne. I właśnie w tym momencie wkracza wstążeczka, która przytrzyma te nasze strony i one tak nie latają, ale ten magnes nadal gdzieś tam trzyma i po prostu strony ładnie się ze sobą prezentują. Dlatego ja po prostu używam i tego i mi to absolutnie nie przeszkadza, więc tak. Tutaj mogę już sobie przykleić ten mój papier, bo górna wstążeczka będzie tu przyklejona, więc to mogę sobie zakleić. Czyli posmaruję sobie od razu klejem i przykleję, bo później łatwiej mi się przyczepia drugie magnesy, kiedy już jedną stronę mam przyklejoną, więc jestem w stanie jechać dalej. Ok. Zazwyczaj używam pędzelka do rozsmarowywania, ale teraz jakoś mi się tak... Chyba moje palce chcą się pobawić klejem, bo same lezą do kleju. Ok. Czyli możemy sobie już tutaj przykleić z delikatną rameczką, znaczy dosyć agresywną rameczką, ale umówmy się, że nie jest ona aż taka tragiczna. Nie, bo to całkiem fajnie wygląda. Mi się podoba właśnie to, do tych papierów po prostu to bardzo pasuje. Właśnie przez to, że one mają takie dosyć ciemne te wzory. Ten szary jest dosyć taki, powiedzmy, intensywny. To wygląda to całkiem dobrze. Zaprasować trzeba porządnie, żeby się ładnie wszystko przykleiło i żeby też za bardzo nie odginało się. Dobrze, można kością też przejechać, żeby mieć pewność, że się dobrze przykleiło. Ewentualny nadmiar kleju ściągamy i jest ok. Bierzemy sobie kolejne magnesy. Muszę wyciągnąć więcej magnesów. Ja swoje magnesy mam przyklejone do lampy, którą używam, więc łatwo mi jest po prostu po nie sięgać. Ale już mi się tutaj kończą. Tak jak mówiłam, robię dwa albumy teraz w tym momencie, więc używam i tutaj. Więc no jakby powoli się zaczynają kończyć.
Ten sprzęt to jest bardzo fajna sprawa, bardzo taka poręczna przy tego rodzaju pracach, aczkolwiek nie wiem, że jest dosyć droga. Więc to... I o ile sam jakby... Sama ta maszyna nie jest aż taka droga, no to jednak taśmy no nie kosztują jakoś mało. Więc no wiem, że nie każdy jest w stanie sobie... Przepraszam, z nosa mi cieknie. Nie każdy może sobie na to pozwolić, ale gdybyście mieli taką możliwość, to polecam, bo się to bardzo fajnie sprawdza. Ja tutaj sobie przygotowałam wstążeczki, które mam od Beatki. Ostatnio mi przysłała bardzo dużą ilość tych wstążeczek i one mi się tutaj genialnie sprawdzą. Wybrałam akurat kolory, które mi tu będą pasować, czyli szarości i taki przybrudzony róż. I właśnie sobie wykorzystam którąś z tych wstążeczek. Nie wiem, którą w sumie... Może jakąś taką? Czy pudrowy róż tym razem? Nie, brąz, tak jasne, szary. Weźmiemy sobie szary. Okej. Przykleimy sobie wstążeczkę. Obetniemy troszeczkę. Tyle. No, tyle. I drugą weźmiemy sobie taką samą długość. Czyli tak sobie przetniemy. O, jeszcze nam zostanie kawałek. Ewentualnie połączymy z inną wstążką. Dobrze. I teraz możemy zakleić tym nasz papierkiem, który już tutaj mamy przygotowany. Bo już to, co mieliśmy mieć przyklejone pod spód, mamy. Czyli jedziemy. I zabierzemy się za wierzchnią część klapki, gdzie zrobimy sobie taką klapeczkę z ramką, żeby było coś ciekawego, coś innego. W sumie taką klapkę widzieliście w albumie, który Wam pokazywałam w ostatnim filmie. Taka klapka z folijką. Więc wiecie, o czym mówię, ale zresztą sami zaraz zobaczycie, jak już zaczniemy kleić. Jakoś tak nieporęcznie mi dzisiaj, mówiąc szczerze. Ale to nic. Poradzim se. Okej. Trochę jeszcze na brzegach kleju nałożę, żeby mi się brzegi porządnie przykleiły. Nic tu nie odstawało. Dobrze. Ok. I możemy przyklejać. Tak, żeby było na środeczku. W miarę. Nie musi być idealnie. Nikt tego z linijką mierzyć nie będzie. A jak będzie, to znaczy, że nie do końca ma dobrze pod kopułą. Okej. Ja zazwyczaj tak robię, więc wiecie, mówię o sobie, nie? Że zazwyczaj mierzę co do milimetra i nie twierdzę, że to jest zdrowe. Tutaj mi się pobrudziło. Widzę. Ale to nic. Jak nie tą gumką, to tą. Będzie dobrze. Bo tutaj też mi się coś pobrudziło.
A, to nic. Też nie jest aż to takie agresywne, więc... Więc trudno się mówi. No, życie toczy się dalej. Nie zawsze jest idealnie. Ale nie musi być. I pięknie nam się tutaj łapią magnesy. Przepraszam za hałasy. Dobra. Ten papierek tutaj przykleimy. Na to przykleimy kolejną jakby warstwę, czyli zrobimy sobie taką klapkę. Na klapkę przykleimy ten papierek i zrobimy sobie taką rameczkę na zdjęcie. O, czyli to będzie tak. No ale zróbmy po kolei. Wpierw przyklejamy tutaj papierek pod spód. Wiem, wstążeczka jeszcze nie teraz, nie w tym momencie. Pamiętam o wstążeczce. Jakbyście tam gdzieś krzyczeli, a uwaga, wstążeczki nie ma. Będzie. Nie ma co panikować, wszystko będzie. Ja wszystko pamiętam, wszystko wiem. Wszystko pod kontrolą. Okej. Dobrze. Okej. I mam przyklejone. Dobrze jest. Teraz możemy sobie przykleić tutaj ten nasz papierek, który będzie... Zobaczymy. Tak tyle wystawał? No, myślę, że tak. To sobie tak mniej więcej zaznaczymy. Do którego momentu, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu mamy nałożyć klej, żeby to jednak nie wychodziło poza, żeby ładnie się prezentowało. Dobrze. Rozsmarujmy klej. Dobra jest. Teraz weźmiemy, otworzymy sobie klapkę. Otwórz się. I przykleimy tak, żeby nie było widać tego naszego zaznaczenia. Może tak, na środeczku. Ok. I teraz możemy zaprasować, żeby się porządnie przykleiło. Okej, jest okej. Teraz przykleimy sobie wstążeczkę. Dobrze, ja ją przykleiłam, dobrze. A więc tak, wstążeczka będzie tu. Prawie, że równo. Troszeczkę kleju pod wstążeczkę, żeby się przykleiło porządnie. I tutaj mamy na wierzch ten papierek. Myślałam wpierw, żeby przykleić ten,
z tej strony, ale jakoś tak za ciemno mi się to wydaje, więc stwierdziłam, że z tej strony będzie ładna różowa rameczka, a i tak w zasadzie nie będzie widać, co jest pod spodem, czyli ten wzór, który się teraz pokazuje, ponieważ będziemy mieli wsadzoną matę i będzie zdjęcie, więc tak naprawdę nie będzie widać tego całego wzoru, a chodzi nam o to, żeby była delikatna różowa ramka dookoła, więc dlatego stwierdziłam, że ta strona może być, a ta jest troszeczkę za ciemna jednak, więc no trudno, będzie jak jest i to też niczym nie przeszkadza. I tak myślę, że będzie to się wszystko razem ładnie ze sobą łączyło. Więc to najważniejsze. Ok. Teraz możemy tutaj przykleić papierek. Na początku też myślałam o tym, żeby zrobić tutaj większą ramkę dookoła tutaj tej klapki, ale uznałam, że chcę po prostu ten mój biały papier trochę bardziej wzmocnić, przyklejając właśnie ten papier, który teraz przyklejam. Dlatego też nie robiłam zbyt dużej tej białej ramki, żeby jednak struktura obu papierów się dobrze ze sobą połączyła i żeby to było w miarę sztywne. Dlatego właśnie jest tak, jak jest. Ok. I teraz mamy taką klapkę. Co prawda mogłam tutaj jeszcze magnesy przykleić i tutaj pod spód, bo ten magnes dobrze trzyma i może być problem tutaj z wyginaniem się tego, ale tak jak mówię, jak tutaj przykleję się zdjęcia tu i tutaj, to już te magnesy nie będą tak mocne i będzie się dużo łatwiej otwierało. Bateria się wyczerpała, więc tak, przypalmy sobie wstążeczkę, żeby się na mnie nie strzępiła. Tutaj można już zrobić sobie kokardkę. Ok, mamy kokardikę. I możemy zabrać się za robienie tej naszej rameczki. Ja mam ją oczywiście już przyciętą z wykrojników. Mam taki wykrojnik, który Wam pokazywałam. Taki, który wycina taką rameczkę. I mam też połączone dwa wykrojniki ze sobą, kwadratów, jeden z przeszyciami, który mi wycina i taką ramkę, i w środku mi wycina też od razu dodatkową kartę, którą mogę, przepraszam, wykorzystać do czegoś innego. Dobra, potrzebujemy teraz jeszcze folijki. Folijkę. Ja mam folijki z sklepu... czekajcie, jak to się nazywa się? Zielone koty. Mam te folijki już od dawna. I szczerze powiem, że teraz jakoś tak jak na nie patrzę, to mają jakieś takie dziwne kropki. Nie wiem, czy to ze starości się zrobiły te kropki, czy o co chodzi. Ale no... Dobrze, jest rozmiar. Ale sobie je po prostu papierem przetrę jeszcze, zanim wkleję. Żeby trochę te kropki może się oczyściły. Trochę to dziwne, no ale nie mam innej folii. No muszę z niej skorzystać w takim wypadku. Będą jakie będą. Troszeczkę są
No, jakby troszeczkę lepiej, ale są delikatne smugi. No, ale mówię, nic na to nie poradzę. A jak się położy zdjęcie pod spód? No to tak trochę widać te kropeczki. No nie fajnie w sumie, ale w sumie aż tak strasznie to też nie jest. Dobra, tą przykleję, a do następnych pomyślę, skąd folię wziąć, bo na razie nie mam innej folii poza tą. Więc no musi na razie być taka. Dobra, przykleimy sobie tym klejem Tombow Mono Liquid Glue. Jest bardzo dobry, bardzo dobrze trzyma i ja lubię właśnie go używać do folii i do takich rzeczy, które chcę, żeby się porządnie przytrzymały, do rzeczy, które nie są typowo papierowe, bo ten klej naprawdę dobrze trzyma. Więc z niego skorzystamy. Okej. To przykleimy. Tu klej już ten. Ledwo wyczyściłam i już jest brudne. No ja nie mogę. Dobra, nałóżmy jeszcze klej tutaj na wierzch. Przykleimy drugą tą i będziemy wycierać tę naszą ramkę jeszcze raz od kleju. Nie uciekam z kadru, pewnie uciekam. Ale może i tak widzicie, co ja tam robię. Na razie smaruję klejem dookoła, żeby mi się to porządnie przykleiło. Ok. I sobie przykleimy do tej tu rameczki, żeby było folia zabezpieczona. Okej. Teraz można to poprzecierać, żeby się porządnie to przykleiło. Ten klej jest bardzo dobry. Jedyną jego wadą, w sumie i wadą i zaletą, jest to, że po wyschnięciu nadal się klei, więc można go wykorzystywać do złoceń, bo do tego się fajnie sprawdza, ale też jeżeli na przykład za dużo go nałożymy, no to może nam wychodzić i przyklejać inne elementy, więc to akurat już fajne nie jest, no ale niestety, tak jak mówię, ma on, to jest i plus i minus, w zależności co się chce zrobić z tym klejem. Dobra, zobaczmy, czy się klej zmył. Tak, prawie. Folijka to fajna sprawa w takich rameczkach, ale ona jest też dosyć problematyczna tak naprawdę. Bo jak coś się porysuje w tej folii, no to później jest problem. I zdjęcie nieładnie wtedy wygląda i wszystko. Ja muszę wymyślić coś innego. Używałam też do różnych rzeczy nie gazy, tylko jak to się nazywa? Tiulu. I to też się fajnie sprawdza. No ale jakby nie było, tiul powoduje, że jest delikatnie jakby za chmurką, chciałam powiedzieć, za mgłą, więc to też nie do końca jest takie rozwiązanie, jakbym chciała. No, więc to tak ciężko w sumie znaleźć idealne rozwiązanie na tego rodzaju rzeczy. No, ale dobra.
możemy przyklejać. Powiedzmy. Coś mi się tutaj zrobiło na samym środeczku tego. Dobra, już. Jeszcze tylko tu z boczku. To chyba z drugiej strony. Okej. Tu to już mi się porysowało. No i właśnie z tymi foliami to tak jest. No ale trudno, już teraz to nic na to nie poradzę. Dobra. I teraz trzeba... Chce mi się tutaj zaczęło odginać od wilgoci. Mam taką piankę cienką, która się właśnie sprawdza fajnie do podnoszenia takich elementów. Więc ja akurat tą piankę kupiłam w Crafter Companion. Więc no tylko tam ją widziałam, ale przypuszczam, że jest też w polskich sklepach. Tylko trzeba po prostu poszukać. Dokładnie w którym to Wam nie powiem, bo ja nie kupowałam tego w Polsce, tylko w Anglii, więc no tutaj Wam nie pomogę. Ale mówię, no musicie po prostu poszukać takich, bo one się właśnie sprawdzają fajnie i do shakerów. Jest po prostu łatwiej niż przycinanie tej dużej folii, czy tej dużej pianki na pół. Okej. To. Dobrze. Teraz możemy przykleić naszą rameczkę. Ok. Wiem, na razie wygląda to mega pstrokato, ale gdy wsadzimy do środka papierek, to już tak nie będzie. Jeszcze tylko do tego papierku przykleję wycięte z wykrojnika po prostu uchwyt, żeby to się ładnie prezentowało i łatwiej było wyciągnąć tą matę naszą. Tutaj jakoś na dole się nie do końca nałożył klej. Teraz to poprawimy. Jakoś tak. Wyszło równo czy nierówno? No, prawie, prawie. Okej. Tak, teraz z drugiej strony przykleimy. Przeprasujmy troszkę. Jakiś taki mam dzisiaj. Nie do końca dzień, bo mi się wszystko albo krzywo przycina, albo brudzi od kleju. Bywają i takie dni. Trzeba jakoś z tym walczyć. Ok. Mamy to zrobione. I możemy sobie teraz swobodnie włożyć matę naszą. I pierwsza strona, pierwsze dwie strony wyglądają w taki właśnie sposób. O,
Także mamy tutaj kieszonkę, mamy rameczkę na zdjęcie i w środku mamy dużo zdjęcia na kolejne zdjęcia, dużo miejsca na kolejne zdjęcia, więc jest całkiem spoko. Mocniej zwiążemy sobie wstążeczkę, bo jakoś się tak poluzowała. O. Okej. No, także tak wyglądają nasze dwie pierwsze strony. I tak jak mówiłam, ozdabiać będziemy później. Prawdopodobnie kieszeń będzie ozdobiona. Tutaj może zrobimy jakąś ozdobę, która będzie nachodziła tutaj na tą naszą tą klapkę. Więc no, tak wyglądają strony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, żebyśmy coś razem zrobili w tym albumie, piszcie, na pewno wezmę to pod uwagę. Jeżeli mi się uda coś zrealizować, to na pewno dam Wam znać. Także tak, to by było na tyle w tym filmie. I tak było na pewno długi, jak zawsze zresztą. Dzięki Wam bardzo, że byliście ze mną. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania w dzwoneczek. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa!